Cześć, tu Kura w podróży. Witam z Budapesztu, stolicy i największego miasta Węgier, położonego w północnej części kraju nad Dunajem. Jesteśmy na moście łańcuchowym, lub inaczej mostem Szeheniego, który stanowi przeprawę nad rzeką Dunaj w Budapeszcie. Most został zbudowany w latach 1839-1849. Następnie udaliśmy się na górę Gelerta, jest to wzgórze o wysokości 235 metrów, znajdujące się w Budapeszcie, na zachód od wzgórza zamkowego. Jaszczurka nam pozowała pięknie. Kolejna atrakcja to budynek parlamentu w Budapeszcie, jeden z najsłynniejszych budynków nie tylko w mieście, ale także w całej Europie czy nawet na świecie. I tutaj taka ciekawostka, do budowy parlamentu wykorzystano 40 milionów cegieł, 500 000 kamieni szlachetnych oraz aż 40 kg czystego złota. Tutaj jesteśmy w kawiarni w podcieniach. Kosztujemy pysznego piwa węgierskiego. Dalsza część zwiedzania, urokliwe uliczki, zakątki Budapesztu. Przyszła mi do głowy jeszcze taka ciekawostka. Otóż w parlamencie w Budapeszcie znajduje się najsłynniejsza węgierska relikwia, symbol węgierskiej państwowości, korona świętego Stefana. Kolejne miejsce to metro budapesztańskie. Jest to najstarsza kolej podziemna w kontynentalnej części Europy. Tutaj stacja Bajsy Zeliszki. Tutaj kolejny kadr z naszych wędróbek. Tutaj pod pomnikiem konnym Franciszka II Rakoczego. Tutaj mamy promenadę naddunajską w Peszcie, buty na brzegu Dunaju, pomnik poświęcony pamięci ofiar Holokaustu. Tu powiem tylko jedno, Egi Segedre, Araniaszok, nasze ulubione piwko. No i tutaj relaks, fontanny w parku, chwila odpoczynku. A tu my, tradycyjnie pod mostem z fajką, z piwem. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pokazali Wam siebie w Budapeszcie. Jest to już naszą coroczną tradycją, że z plecakami siadamy pod mostem i relaksujemy się po swojemu. To już wszystko, kochani. Subskrybujcie kanał Kura w podróży.